Proszę Państwa, bardzo dziękuję, że zechcieliście skorzystać z zaproszenia i że dzisiaj w takim dość nieoficjalnym spotkaniu możemy wziąć udział wszyscy razem. Nie zależało mi na tym, aby to była jakaś pompatyczna uroczystość, ale z kolei od dawna odczuwałem potrzebę, aby upamiętnić w godny sposób postać redaktora Andrzeja Zalewskiego. Ale 18 lat temu pojawienie się na całodziennej audycji Lato z Radiem tu, w tym miejscu, również przy takim ognisku, co prawda był to sierpień, no to było dość sensacyjne, również dla nas gospodarzy tego miejsca. Ale staraliśmy się sprostać oczekiwaniom, jakie przed nami postawiło Polskie Radio. Bardzo, bardzo nam pomógł redaktor Andrzej Zalewski. Jego doświadczenie, jego umiejętność pracy na fali, umiejętność pracy z mikrofonem do dzisiaj we mnie wywołuje ogromny podziw i wzruszenie. Te codzienne audycje pana redaktora Andrzeja Zalewskiego, Eko z Radiem, które były o tak wczesnej porze, były sympatycznie słuchane. Do dzisiaj wiele jego spostrzeżeń wówczas wygłaszanych trzeba uznać za bardzo trafne, za bardzo nam bliskie. Pana Andrzeja się po prostu chciało rano słuchać. Potrafił zadzwonić i mówi: panie nadleśniczy, a co tam w borach słychać u zwierzyny? A ile jest śniegu? A czy te upały to nie zagrażają lasom? A niech pan powie, co tam ciekawego dzisiaj się dzieje? Dla mnie jest to nietuzinkowa postać i dlatego wraz z koleżankami i kolegami postanowiliśmy, żeby ten krąg ogniskowy, taką zwykłą, normalną rzecz, miejsce na bezpieczne ognisko w lesie i to jeszcze na polu harcerskim, zostało poświęcone czy nazwane jego imieniem i niech ta pamięć o nim zostaje przekazywana następnym pokoleniom. Bardzo dziękuję. Pana Andrzeja Zalewskiego wydaje mi się, że znałem, bo tak naprawdę znałem jego głos, bo u mnie w domu zawsze się słuchało Polskiego Radia. Do dzisiaj się zresztą słucha i zawsze pamiętam, że oglądając wieczorne wiadomości z pogodą, to tam mówił, a Zalewski mówił co innego, także tak pewnie nie będzie. Więc zawsze to była wyrocznia w sprawach pogody, a dzisiaj mamy zamiast prowadzących prognozy pogody, mamy celebrytów. Ja wystąpiłem jako myśliwy, który podchodzi i wabi zwierzynę. Między innymi miałem tam takie piszczałki, czyli wabiki, gdzie wabiłem lisa na pił zająca, gdzie wabiłem jelenia na przy użyciu muszli lub trąbki. I tak ogólnie jak kolegę wywabiłem, zamiast jelenia to wywabiłem kolegę, bo kolega myślał, rysząc, udając byka, to inny myśliwy mój kolega gdzieś tam czatował na jelenie, na rykowisku, miał odstrzał byka i panie na ten ryk przyszedł do mnie, przyszedł bardzo blisko i ja z ambony mówię, Janek, mówię, nie, ale żeśmy się obaj zrobili w jelenia. No i ogólnie śmiech, panie. Zwyczaj to stary jak świat, ogień, 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 spalmy blisko nas, ogień, 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 dla spóźnionego wędrowca, dla wszystkich spóźnionych nas, rozpalmy tu, ogień.